dniem zwyczajnym, jest dniem szczególnym, gdyż 104 lata temu w dziejach naszego narodu miały miejsce wydarzenia, które na zawsze zapisały się w historii Polski, Europy, ale też całego świata. Po 123 latach cierpienia, represji i niewoli wielu pokoleń naszych Polaków, Polska odzyskuje wolność. 11 listopada 1918 roku, tego dnia zakończyła się pierwsza wojna światowa, nazywana Wielką Wojną, jak ją ówcześnie nie nazwano. Miała być ostatnią wojną, kresem wojen cywilizowanej ludzkości, można powiedzieć swoistym końcem niechlubnej dla świata części związanej z wojnami i początkiem nowej ery, ery pokoju. Ale drodzy Państwo, prognoza ta niestety nie sprawdziła się. Wybuchła kolejna, jeszcze bardziej krwawa w skutkach II wojna światowa. Obecnie, drodzy Państwo, jesteśmy świadkami gwałtownie zmieniających się stosunków międzynarodowych i związanych z tym zaburzeń funkcjonowania wielu państw i narodów Europy. Agresywna wojna wywołana przez Federację Rosyjską na Ukrainie rzutuje na bezpieczeństwo w całej Europie, a nawet można powiedzieć globalnie. Historia, drodzy Państwo, nabrała ogromnego przyspieszenia. Za wschodnią granicą naszego państwa toczą się intensywne działania zbrojne, a ich wynik może rzutować na rozwój i bezpieczeństwo Polski. Niepodległa Ukraina to bariera dla zagrożenia płynącego ze wschodu. Drodzy Państwo, złożona sytuacja międzynarodowa wymaga od nas wyjątkowej sprawności działań, wyobraźni, intuicji politycznej, przewidywania i pilnego wzmacniania tych elementów państwa, które gwarantują nasze bezpieczeństwo. W tych niełatwych czasach dumą napawa postawa wielu Polaków, również naszych mieszkańców, którzy pomimo trudności włączyli się w organizację pomocy naszym sąsiadom ze wschodniej granicy. W ostatnim półroczu granice Rzeczypospolitej Polskiej stały się bezpiecznym azylem dla milionów emigrantów ukraińskich. Troska o bezpieczeństwo szukających schronienie sąsiadów z Ukrainy wzbudziła podziw i uznanie na świecie, ale i nas samych. My jesteśmy również zdziwieni, a może nawet nie zdziwieni, ale na pewno bardzo z tego zadowoleni, że tak pięknie to zrobiliśmy. Myślę, że jest to doskonały fundament do dobrych stosunków między sąsiadami. Drodzy Państwo, niepodległość wywalczona w 1918 roku nie jest nam dana raz na zawsze. Jest darem, którego my dzisiaj powinniśmy strzec. Wolność została nam zadana, byśmy ją budowali w ramach narodowej wspólnoty. Jest tym, co powinno nas łączyć, a dzielić. Jakże aktualne są dziś słowa wypowiedziane kiedyś przez Władysława Andersa. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w trosce o wolność i niepodległość Polski. Wolność w słowie, myśli, działaniu. To najcenniejsze, co każdy z nas osobiście może posiadać, może mieć. To, co wywalczyli dla nas nasi przodkowie. Na wielu polach bitewnych Europy, na terenie naszej Polski, która nie była Polską, która była wymazana z mapy Europy. Dziś nasza propozycja dla Państwa to przede wszystkim polskie utwory rockowe. Dlaczego rockowe? Dlatego, że właśnie w tym gatunku muzycznym najwięcej jest wolności. Zarówno w formie wyrazu, w interpretacji, jak i w tekście. Rockowcy zawsze byli niepokorni, mówili to, co inni bali się powiedzieć. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem. Niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność.
zostać sam. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać i umiem. Wolność kocham i rozumiem wolności. Cały ten świat.